uporządkowanie i teraz czasowe, jak rozumiem, przeniesienie tego pomnika, ale już prawie nikt nie wierzy w to, że on już to miejsce wróci. No nie dyskutuje się właśnie o tym śmigarze, który jest obok. Nikt nie mówi o tym, że on będzie też przeniesiony w celu uporządkowania miejsca, w którym jest eksponowany. Więc dotyczy to tylko i wyłącznie pomnika Kaczyńskiego. Fakt jest, że firma McCulley zainwestowała w ostatnich latach prawie że miliard dolarów amerykańskich w kupnie budynków, wieżowców, budynków mieszkalnych, budowanie. Jaki ten hotel? Pan DeMarco powiedział, że ten bulwar, przy którym pomnik się znajduje, musi być przerobiony jako park, zielony teren, to jest miasto dla hipsterów, taki pomnik jest rażący, co matki mogą tłumaczyć dzieciom. Natomiast na prawdziwej stronie mieszkańców Jersey City, którą dyskusję oglądałam wczoraj, to właściwie ludzie powiedzieli, że owszem, to jest coś, co jest trochę rażące, gdy się pierwszej chwili to zobaczy, ale w ten sposób napisał jeden, dowiedziałam się o tej zbrodni. Inni powiedzieli, że właśnie uważają, że to trzeba upamiętnić, a w dodatku, co jest naprawdę zaskakujące, jest, że na cokole tego pomnika znajduje się też tablica upamiętniająca ofiary 11 września. Pan DeMarco chce, żeby tam był tak zwany smorgasbord, czyli takie restauracje na plenerze i miejsce zabaw. Ten pomnik według jego tam nie pasuje. Ale też to jest powiązane z statusem Polski i Polaków i tego, że Polska i Polacy i Polonia nie przedstawiają siebie w właściwy sposób. Zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze przejdźmy do tego ojca, tego całego zamieszania, do pana DeMarco. Kim jest pan DeMarco i w jaki sposób pojawił się przy pomniku, czy w sprawie pomnika? Tak jak powiedziałam, firma McCulley miała pewne trudności, zatrudniła dwóch nowych prezesów firmy i od tych 4 lat mniej więcej oni układają nowy plan. Likwidują, powiedzmy, posiadłości czy budynki, które mają na innych...